witajcie w 10 dniu grudnia. Dzisiaj nam się rozpadało, ale za to jest dość ciepło. Jak widzicie, jestem dzisiaj w samej bluzie. Jakieś powiadomienia mi tu przychodzą. Jestem w samej bluzie, bo jest dość ciepło, tylko po prostu pada. Wczoraj wam mówiłam o tej poczcie dla Mikołaja, tej poczcie mikołajkowej. Jak mi się tylko uda nagrać, to wam nagram, jak będę gdzieś koło poczty. To coś mikołajkowe. Skrzynkę, przypomniałam sobie nazwę, tą skrzynkę mikołajkową. I ogólnie chciałam wam powiedzieć ciekawostkę pewną, którą w sumie miałam już wam powiedzieć 8 grudnia, bo ona dotyczy właśnie tego dnia. Ale ponieważ jest bardzo głośno teraz, to wam tego nie powiem, zrobię to później. Wczoraj wam pokazywałam sklep Aldiego do kupienia, a dzisiaj wam pokazuję sweterki, które można kupić w Lidlu z napisem Lidl. Ciekawa jestem, ile osób będzie takie sweterki nosiło. Możecie mi dać znać, czy w ogóle byście coś takiego z Lidlem nosili. Wiem, że w zeszłym roku można było kupić Adidasy z Lidla, więc jak ktoś sobie kupił Adidasy wtedy z Lidla, to teraz może sobie do kompletu dokupić jeszcze sweterek na podchoinkę. Ale znalazłam też całkiem urocze bombeczki. Znaczy tak myślę, że to będą bombki, co się chyba wieszą na choinkę. Widzę, że mają tasiąkę, żeby można było je zawiesić. Przesłodkie są. Znalazłam jeszcze taką ciuchcię i sanie Mikołaja. Całkiem to fajne. Jakby tu wrzucić jeszcze światełka, to pewnie by to miało całkiem fajny efekt. Ja już jestem w domu. Nie udało mi się nagrać dla was tej skrzynki do świętego Mikołaja. Także zrobię to dla was w inny dzień. Ale przyszłam z obiecaną ciekawostką. Ogólnie nie wiem, czy wiecie, ale wydaje mi się, że to jest światowy dzień. Nie mam takiej pewności, ale wydaje mi się, że to jest światowy dzień, bo ostatnio to gdzieś sprawdzałam i właśnie wydaje mi się, że było tam napisane, że to jest dzień światowy. 12 grudnia to jest dzień farmerów. Ale w Irlandii, głównie w rejonach Cork, Limerick i Kerry, w tych hrabstwach, dzień farmera przypada na 8 grudnia. I w tym dniu, my właśnie też w tym dniu byliśmy akurat na zakupach, jechaliśmy właśnie do miasta i zastanawiałam się, czemu jest tak strasznie dużo aut. I nie skojarzyłam tego, że to jest właśnie 8 grudnia. A 8 grudnia, czyli ten dzień farmera, irlandzki dzień farmera oczywiście, to dzień, w którym farmerzy, to była jakaś dawna tradycja z tego co wiem, bo pamiętam, że kiedyś opowiadała mi to właśnie jedna z dziewczyn, z którą pracowałam w kwieciarni, bo to od niej się właśnie między innymi dowiedziałam o tym dniu farmera. 8 grudnia farmerzy ubierają się bardzo elegancko, bardzo ładnie i w tym dniu wszyscy farmerzy, może nie wszyscy, ale większość, wybiera się na zakupy. Oczywiście są to zakupy świąteczne i w tym dniu odbywa się kupowanie prezentów świątecznych, pakowanie prezentów świątecznych i w tym dniu farmer nie robi u siebie nic, to znaczy nie zajmuje się swoją farmą absolutnie, tylko po całym tym dniu zakupów wybiera się na uroczysty obiad, na uroczystą kolację do jakiejś restauracji, gdzie spędza cały wieczór. To jest taka właśnie ciekawostka, której ja osobiście dowiedziałam się pracując w kwieciarni. Właśnie dziewczyny w kwieciarni mi powiedziały, to było właśnie w zeszłym roku, któregoś dnia, pamiętam, że to było chyba jakoś z początkiem grudnia, pytałam się, jakie dni będą takie najbardziej ruchliwe, to znaczy w jakie dni będzie po prostu najwięcej ludzi i one właśnie wtedy powiedziały, że o, ja myślałam, że może na Mikołajki. 6 grudnia, one mówią, nie, 8. Ja byłam taka zdziwiona, no ale co jest 8 grudnia? No i właśnie się okazało, właśnie mi wytłumaczyły, że 8 grudnia jest ten dzień farmera i wtedy ci farmerzy w końcu raz w roku ubierają się tak porządnie, wychodzą na zakupy ze swoimi rodzinami, kupują te prezenty, wszystko to pakują. Bo zwykle irlandzki farmer, to od razu poznacie, że to jest irlandzki farmer, jak idziecie na zakupy, wchodzicie na przykład do Lidla albo do jakiegoś innego sklepu, to po pierwsze irlandzkiego farmera czuć, bo zapach, ten wiecie, taki typowy zapach wioskowy się unosi w całym sklepie. Po drugie, irlandzki farmer nie przebiera się, idzie ubłocony, brudny i no, z tym całym zapachem wioskowym, więc od razu wiecie, że to jest irlandzki farmer, natomiast 8 grudnia zawsze są poubierani elegancko i zawsze to jest dla nich taki uroczysty właśnie dzień przedświąteczny. Idę zaraz właśnie na dół, bo Łukasz dzisiaj robi zapiekankę. Robi jakąś zapiekankę z mięsem mielonym, z ziemniakami i z brokułem. No i później otworzymy sobie już dzisiaj kalendarze, ale mi obiecał jeszcze drinki dzisiaj. Także jeszcze idę zaraz na drinki. Mają być jakieś drinki z Jagermeisterem, z jakimś syropem, z syropem sosnowym
I z czymś jeszcze. Nie mam pojęcia z czym, ale mówił, że będą dobre. To ja mu wierzę. Tak wyglądają, znaczy resztka w sumie wygląda mojego pysznego drinka, w którym jest Jägermeister, skórka z cytryny, co tam było jeszcze? Syrop z sosny. Co jeszcze było? Cydr? I co jeszcze? I lód. Tak? Czy coś jeszcze było? Chyba wszystko. No, skórce już mówiłam, to już chyba wszystko. Łukasz już otworzył swój kalendarz i tutaj ma pod trójeczką zaległą, była penseta, więc stwierdziłam, że mnie się bardziej przyda. A tutaj pod dziesiątką było mydełko. To teraz pora na mój, tylko one strasznie źle się otwierają, te kalendarze. Tu jest trójeczka. O. Co to jest? Peeling Body Scrub. O zapachu Sparkling Ginger. I teraz dziesiątka jest akurat tu pod palcem. No, otwieraj się. O, a to mi się przyda akurat. Gąbeczki do malowania paznokci. Także ciekawostka już dzisiaj była. Kalendarze też już były, także vlogmas chyba zaliczony, choć bardzo krótki. Jeszcze jutro i pojutrze musicie mi wybaczyć, ale też będzie taki krótkawy, tak myślę. Chyba, że mi się uda coś więcej ponagrywać, no to wtedy będzie długi, albo dłuższy przynajmniej. Ale osobiście jakoś sama chyba wolę takie krótsze vlogmasy niż takie długie. Ale powiem Wam też przy okazji, że czekam na dwie paczki, tak. Jedna z paczek w ogóle przyszła już, tylko że nie przyszła do mnie bezpośrednio, tylko przyszła do moich rodziców i oni będą mi ją przesyłać tutaj. I jest mój Enchanted Box, zimowa wersja, na którą bardzo czekam. Tą jesienną miałam, już Wam pokazywałam, a teraz przyjdzie do mnie właśnie ta zimowa. Ale to dopiero... nie wiem, czy przyjdzie przed świętami. Myślę, że przyjdzie przed świętami jeszcze, także może jeszcze w jakimś vlogmasie Wam pokażę mojego Enchanted Boxa, a jak nie, to dowiecie się w ogóle, co w nim było, bo już dostałam informację, że niektóre osoby chcą, aby im pokazać kolejną edycję Enchanted Boxa, co tam jest w środku, więc nagram też osobny filmik, tak jak nagrałam z poprzednią wersją. A dodatkowo czekam jeszcze na paczuszkę od mojej siostry wiedźmy, Sandry oczywiście, która wysyłała mi paczkę, którą wygrałam u niej w rozdaniu. To znaczy nie wygrałam głównej jakby nagrody, tylko wygrałam taką nagrodę dodatkową. I przy okazji, jak już tutaj mówię o Sandrze, to bardzo chciałam pozdrowić Sandrę i Angelę, które wiem, że zawsze oglądają moje filmiki, zawsze oglądają moje vlogi. Oczywiście drugą Sandrę, która też wiem, że ogląda moje vlogi. Anię i Olę, które wiem, że będą znowu nadrabiały. I oczywiście też Karolkę, która pewnie też gdzieś tam te moje vlogi ogląda. Wiem, że dziewczyny zerkają tutaj. Jak nie zawsze, to później nadrabiałam, także bardzo serdecznie Was wszystkie pozdrawiam. Moich rodziców, moją mamę, mojego tatę, moją babcię i całą resztę mojej rodzinki, która też tu czasem zagląda, również pozdrawiam. No i oczywiście też muszę jeszcze pozdrowić jedną osobę i to jest oczywiście moja przyjaciółka Gosia, bo wiem, że też tutaj zagląda, nie wiem, czy widziała wszystkie filmiki, ale wiem, że filmiki też ogląda, także też bardzo serdecznie Cię pozdrawiam i mocno ściskam. A zanim zrobi nam się pyszna niespodzianka, zapiekanka, nie niespodzianka, to idę ponadrabiać trochę vlogmasów u innych, czyli głównie u Niesi i ostatnio mojego ulubionego też kanału My Beautiful Life, który bardzo lubię. Dziewczyny bardzo fajne rzeczy pokazują. Właśnie między innymi u nich widziałam na kanale właśnie produkty, w zasadzie kalendarz Ted Bakera i skusiło mnie to właśnie do zakupu tych dwóch mgiełek, które Wam pokazywałam w którymś z poprzednich vlogmasów, właśnie żeby wypróbować, także idę nadrabiać. A z Wami oczywiście, mam nadzieję, widzę się jutro, a w zasadzie Wy się widzicie ze mną, bo ja z Wami to raczej ciężko, ale mam nadzieję, że widzimy się jutro w kolejnym vlogmasie. Do zobaczenia!